Dobra, jestem tutaj. Nie do końca kojarzę, gdzie jest tutaj. A, okej, dobra, wiem, gdzie jestem. A czy mi... Aha! Bele nie zabierają staminy, o! To dobra informacja. Dobra, i tu jest chyba pierwszy kupiec, jakiego spotykamy. Jest piękny. Care to look over my wares. Czy on tu ma cokolwiek, czy by mnie interesowało? Płytowy set, no właśnie, trawy. Takie zwykłe drugiego tieru, że tak to nazwę, trawy. Przystojniaczek, no. Drugiego tieru trawy kosztują po 400, to jest... Ja pierdolę. Ja zabiłem tylu przeciwników, mam 1200 dopiero, więc... Damn, bro. Dobra, ale ciśnijmy dalej, bo jesteśmy już blisko bossa, chciałbym powiedzieć. Mogę źle pamiętać. A, fuck, przydałaby się lornetka. Ach. O nie, całkowicie źle. O, ciopo. O, ty chuju. Okej. Bo lornetką chyba mogę celować spelami, z tego co pamiętam. I tam, gdzie się patrzy lornetką, jak wyłączę, to po prostu strzelę czarem. Nigdy nie używałeś czegoś, co zwiększa regenerację staminy? To ja chyba w każdej grze. Każdej. Jak tylko mogę, jak tylko się nadarza okazja. Czekaj, ja mogę iść na dół, a mogę też iść tam. O Jezu, to nie tak miało wyglądać. Ja myślałem, że mam rapier w ręce. Tam z góry do mnie koleś strzela. Dobra, wyczyśćmy tą górę i zaraz wrócimy na dół. Mimo, że i tak muszę iść do góry tak naprawdę, ale... Siema, nie strzelaj. Dzięki. No, ja zawsze tam, zawsze... O, fuck, to jesteś ty. Siema. Zawsze najlepiej i pierścień, i tarczę. Ale nigdy nie jadłem traw. Tego ziółek do zwiększania staminy, bo mi się nie chciało. Chyba raz mi się zdarzyło. Na czym ty stoisz? Halo? Okej, dobra. Myślałem, że zginę po prostu od tego upadku. Raz użyłem chyba jak biłem właśnie tego. Jak biłem... Jak on się nazywał? Lord Alon? Sir Alon. Sir Alon. Ale chyba i tak podczas tego... Tej próby go zabicia, jak tego użyłem, to i tak zginąłem, więc... Przejebany boss, nie polecam. Dobra, zejdźmy w końcu na dół. Jak już mamy tych wyczyszczonych kolesi. I ja bym musiał ich wystrzelać. Hello? Chyba trafił. Wiem na przykład, że w tej części Soulsów jest coś takiego, że są itemy, które mają dużo na przykład ciekawych opcji, typu takie coś, że jest chyba sztylet, który nie pamiętam gdzie jest, ale na pewno sobie to wygooglam. Sztylet, który jak trzymam tak jak teraz tarczę, to on mi zwiększa czy to regenerację staminy, regenerację magii, czy coś takiego, czy zwiększa mi damage od magii, więc to w pewnym momencie pewnie sobie spróbuję załatwić. Okej. Wyjść za rogu. Dobra, jest kolejny niebieski rycerz. Ich set nie pamiętam, czy on dropi, czy jego się... Nie, jego się chyba po prostu zdobywa. Gdzieś tam po drodze. Coś dropnął, pewnie trawę. Trawy nigdy za dużo. Tak jest, trawa półksiężyca i to jest ta lepsza trawa. Lepsza niż najgorsza. A, i tu w ogóle będziemy questa robić. Dobra. I remember this. I tu chyba lornetkę zgarnę właśnie? Uwaga na ukryty wróg. Nie, skarb. Tak, tu jest bułat, ale ten bułat nam się nigdy raczej nie przyda. Uuu! No, ty jeszcze żyjesz? Kurwa. Kurwa, gościu. Dobra, pokaż mnie ten do szczelania, bo tutaj jest paru kolesi. No właśnie. Spróbujemy jego questline'a zrobić. On jest... O Jezu. Całkowicie po drodze, jak progresujemy grę, więc... Why the fuck not? No, chłopcy z rogu. No, aha, dobra, on zszedł. Siemano.
Ustrawa. I dał mi mosiężny teleskop. Okej. To jest item, który nam się przyda. Dobra, powiedzmy, że ja sobie stanę teraz twarzą do kamery. Wyjebmy te itemy. O nie, to niech zostanę. I włóżmy teleskop. I teraz tak, czy to działa rzeczywiście tak jak pamiętam? Cyk. I załóżmy, że chcę trafić w ten worek. Mam na środku ekranu worek. I strzel. Weszło. Czyli to działa w ten sposób, dobrze. Nie byłem pewien, czy dobrze pamiętam, bo chyba w Dark Souls 1 tak samo to działa. I z kuszami, i ze wszystkim. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że właśnie tak to działa. Aha, on poszedł tutaj wpierdolić kolesią. O! Wyłączyłem target. I jakoś dziwnie poleciało. I jakby, żeby nie było, ja nie jestem żadnym specem od Demon's Souls. Ja tą grę tylko raz w życiu przeszedłem. Albo półtora. Wydaje mi się, że drugi run jakiś taki dłuższy zrobiłem, ale... Oh, come on. Ale nie był to full run. Ostrawa, nie wchodź mi... w ogień. No pierdalaj ich. Fajnie by było, jakby była jakaś broń. Znaczy jakiś spell, którym da się na przykład tylko backstaba zrobić. Nie wiem, jakby to miało działać. Ale jedyne, co możesz tym spellem zrobić, to zakraść się za przeciwnika i wpierdolić mu backstaba. I nie wiem. Nie wiem, jaka byłaby nagroda za to, w sensie jak mocno by to biło. Gdzie jest Ostrawa? On sobie poszedł już? Okej. Okay. No, ale to byłoby ciekawe. Chociaż nie wiem, czy ludziom by się chciało takie coś używać. W sensie marnować slota. Tylko po to, żeby takie coś użyć. Brrr, dobrze. Wyczyszczone, Ostrawa. Okej, teraz muszę iść. To ja też idę. Wracamy do góry. I tak naprawdę w sumie zrobimy bossa jeszcze dzisiaj. Na luzie. Chyba. A, jeszcze jest to miejsce. To jest miejsce, które mnie strasznie sponiewierało za pierwszym razem. Bo tutaj jest dużo przeciwników. Jak się gra melee, to nie jest fajne. Szczególnie, że tam z tyłu jest dwóch kuszników. I... jak tu chyba dwa razy zginąłem, próbując ich zabijać, to jeden z nich strzelił przypadkiem w to i okazało się, że... to jest po prostu tyle. I to jest koniec. Tylko trzeba uważać, żeby też samemu nie wpaść pod te kule. Bo one chyba one-shotują albo bardzo mocno biją. No tyle mocno, że jak jesteś chociaż troszeczkę obity, to... no GG. Przeczytaj wiadomość. Siemano. Halo. Trawa zawsze mile widziana. Mam. Poczekaj. Czekaj, czy to jest już to miejsce, o którym ja myślę? Ała. To jest już to miejsce, o którym ja myślę. Tam jest smok, dwa smoki. I z tego co pamiętam, tam pod nimi, z tych itemów, to jest chyba jakiś pierścień tam, który jest fajny, ale nie pamiętam do czego jest fajny. To jest problem. Pamiętam, że ja go używałem całkiem intensywnie, jako melas. Ale czy to nie było właśnie coś pod damage mele? Nie przypomnę sobie. Uff. No zioń w końcu, halo. O, hitbox porn. Zioń. Czemu nie zioniesz? Czy czekasz aż ja wejdę? Nie pamiętam jak to działało. Fuck. Fuck off. Jebnij tym płomieniem w końcu. No nie jebnął, halo. On tu zawsze jebnął. Czy nie? Czy ja źle pamiętam? Fucking hell, oni naprawdę chcą do mnie przyjść. Patrz, poszedł sobie, wrócił. Halo, płomień. Nie ma płomienia. Fuck that. No nic. Co to jest za item?
przyleciał z powrotem. Okej. Nie czuję się bezpiecznie, jakichś z ich tutaj trzech, czterech. O nie! Zero damage'u! O nie, ja ginę. Okej. Kurde, tu jest więcej tego, niż ja myślałem. Halo. No rychło w czas, kurwa. Dobrze, że sobie przypomniałeś, żeby zionąć. Ja pierdolę. Jak ja już wszystko sam wybiłem. Dzięki. Okej, tutaj nawet nie dosięga. Okej, jest to. Tyk, piękne, bardzo dobrze, że pociągnęłaś. I teraz... A nie, jeszcze jest ta część. O nie. Ja pamiętam, że tu się robi ciasno w pewnym momencie i jest naprawdę ciężko. Chociaż ja to robiłem melasem, więc może nie będzie tak źle? Maybe? Hopefully? No. Nie. Okej. Wyłącz, powiedziałem wyłącz. Ja pierdolę. Wiecie co? Fuck off. Nie chcę mi się z wami pierdolić. Dobra, gdzie ja jestem? Czy to jest już to miejsce? Ty chujku. Chciałeś... Nie! Kurwa. Ej, dwuręcznie tak mało damage'u robiłem jemu? Kurde. Dobra, i są... Nie. Nie, to jeszcze nie są ci kolesie. Okej, chwila, bo to boli. Chwila, bo to boli. Są te... Ała, te gówna. Ja bym bardzo chciał przejść za niego. Okej, bo w plecki... Im więcej damage'u wchodzi. Dużo więcej. Ale to logiczne, bo z przodu mają tarczę. A czy coś tu jest jeszcze? Jakiś item? Dusza, okej. Mamy 3000 dusz prawie. Ała. Dobrze. Chujowo byłoby, jakbym teraz spadł po prostu z tych schodów. Bym się bardzo zdenerwował. Dobra, trawa półksiężyca. Jest, w końcu jesteśmy. Na miejscu. Czyli na samym początku poziomu. Wybijmy jeszcze wszystko, żeby mieć spokój. No, tamci już nie podejdą. I tak, przed nami jest boss. Pierwszy boss, na którego nam się bardzo przyda bomba zapalająca. I to jest przepis na tego bossa tak naprawdę. No. I tu by się w sumie przydał piromanta, bo on ma sam w sobie po prostu ogień. Dobra, skończyły mi się firebomby. Zobaczymy, ile damage'u robi. O Jezu. Ile damage'u robi. Możemy trochę muzykę ściszyć później. Bo muzyka jest chyba za głośna. Ciało przywrócone i jest moja ruda. Cudowne. Dobra. Zmieńmy tę muzykę, bo jest za głośno ewidentnie. Dajmy 0,7. Dialogu nie zostaną głośno. Muzykę można ściszyć. Tak, no. Ściszyłem. Dobrze, i to jest piat 1 na 1 zrobiony. Jeszcze sobie podejdziemy do spójni, bo tu jest parę rzeczy do zrobienia. Jako, że
świat 1.1 to jest taki opening całego, taki tutorial drugi, teoretycznie bym powiedział. Dopiero w tym momencie będziemy mogli zacząć levelować. Niezłomny czeka na górze. Dobra, kipnijmy to. Mam nadzieję, że pamiętam drogę do niego, bo jak tu byłem pierwszy raz i w to grałem, to miałem tak, kurwa, niezłomny czeka na górze i tak szedłem do góry i nie wiem, czego się spodziewać, czy jakiegoś bossa, czy czego. A, do góry się idzie tędy. Tymi dużymi schodami. Ktoś się jej na oczy spłosił, tak, nie chciałem tego mówić na głos. Wszyscy o tym myśleliśmy, ale tylko ty się odważyłeś to powiedzieć na głos. To na tym NPC-u widać fetysze Miyazakiego. Sklejone spermą oczy i brudne stopy. To nie jest chyba tutaj, to jest tutaj. I tak, ja właśnie jak tu szedłem do góry, to nie wiedziałem, czego się spodziewać. Czy ten niezłomny to będzie jakiś wielki przechuj, czy co to ma być? A tak naprawdę okazuje się, że niezłomny to jest to małe dziecko. I ja chyba 13 razy, kurwa, przebiegłem koło niego, nie widząc, że to jest w ogóle NPC, który się rusza. Także no, to jest niezłomny. Tak, i on tu nam w tym momencie mówi trochę lore, jest filmówka. 4 zapieczętowane klince są teraz dostępne. Tak, starczy mi sił. I tyle, już możemy sobie levelować. Jesteśmy dość wysoko. Ciekaw jestem, czy jest w ogóle jakiś skip na dół, żeby szybciej zejść. Bo strzelam też, że da się zginąć spadając z góry. A szkoda byłoby zmarnować człowieczeństwo, które ledwo co odzyskałem przez zabicie bossa. Ginąc, kurwa, w Nexusie. Pujni, jak to nazwali po polsku. Dobrze, ale levele levelami. Gdzieś powinien tu być chyba jeszcze... Aha, nie skaczę się w tej grze. Gdzieś powinien tu być jeszcze NPC, który sprzedaje spele, ale nie pamiętam gdzie. I on jest chyba od początku gry, tylko... Czy jest w którymś korytarzu? O, to jesteś ty? Uczeń Frekiego. Frekiego też uratujemy, ale nie teraz jeszcze. Dobra, co tu mamy? Rzut płomieniem. Psota chowańca. Myślę, że ten rzut płomieniem kupimy sobie. Because why not? Reszta mnie rzeczy tak średnio interesuje, jeśli mam być szczery. Freka jak uratujemy, to będziemy mogli chyba nawet za... Bo soule zamieniać spele. Dobra, zobaczmy jakie mam duszyczki. Użyj... Och, jak dobrze, że zrobili to w tej części. Ostrza Nimity robią DS3 najłatwiejszego Soulsa. Nigdy nie przeszedłem Ostrzami Nimity, szczerze mówiąc. Chyba w Dark Souls 3 jedyna broń taka dual-wieldowa, jaką ja przeszedłem grę, to były młoty... Młoty, jak one się zwały? Dranglejskie. Drangejskie młoty, tym przeszedłem. Drangejskie, tak, dokładnie. I to mi się podobało. Dobra, dusze, falangi sobie zostawimy, bo może za to jakiś fajny spell będzie. Tylko tak, w tej części gry... Zawony dla ciebie, a właśnie ja taki lubię rzeczy. To jest mój typ gry. W tej części jest tak, że nawet ekwipunek, który mamy w plecaku, a w Dex Enjoyer, dokładnie. No to nie ma czego się wstydzić, dobrze, że... dobrze, że mówisz o tym głośno. W tej części gry nawet ekwipunek, który mamy w plecaku, wpływa na to, że robimy się ciężcy. Więc warto sobie wszystko przenosić, czego się nie używa. Na przykład te wszystkie śmieci, które mi całkowicie są zbędne. Podniosłem... To też wywalimy. I to sobie już zostawimy. Podniosłem jakieś itemy. Stare, postrzępione szaty. Ale są brzydkie. By mi build w DS3 działał, musiałbym bez eku chodzić, to... Słuchaj, czasem trzeba pójść na ustępstwa. Dobra, wbijmy trochę leveli, bo w końcu mogę z panią, powiedzmy, że z zaklejonymi oczami. Dama, ta siła pozwala... Tak, wiem. Szukam mocy dusz, tak jest. Of course. Bla, bla, bla. Szukaj mocy dusz. I teraz tak. Tak, zaklejonymi, dokładnie. Jak tu działa... Właśnie, bo to jest osobno inteligencja i osobno jest magia. Siła magii się zwiększa w ten sposób. I to są mój damage od speli. Rule 34, tak. A int daje mi pamięć. Tylko jak widać w prawym dolnym rogu, mamy osobną pamięć na czary i osobną pamięć na cuda. Nie ma dostrojenia, które po prostu daje sloty na cokolwiek. Tylko mamy osobne sloty na jedno, osobne sloty na drugie. Więc... Zróbmy sobie 2 sloty, żeby wrzucić sobie ten ognisty gówno, a resztę ciśniemy w magię chyba. Może 2 mniej i 2 w żywotność? Czy pójdziemy w taki kurde glass cannon? Nie, dobra, dobijmy tą żywotność do 10. Będę się wtedy czuć bardziej stabilnie, że tak powiem. Wytrzymałości chyba nigdy nie muszę robić, bo spele w ogóle nie zabierają tego. By magię była OP, musisz mieć minimum 40. No do tego będziemy dążyć. Ale nie muszę w ogóle wytrzymałości robić, bo... Spele nie zabierają mi staminy. Siła, whatever, zręczność, whatever. Magia, wiadomo, przyda się.
Wiara, nie? Szczęście. Co robi szczęście w tej części? Czekaj. Zjedźmy trochę z tych satów i zobaczmy, co się podnosi. Znajdowanie przedmiotów i zaraza. Nie. Zostawmy to tak. Cyk. Okej. I w tej części gry moje itemy nie naprawiają się podczas, gdy siadam przy ognisku. Więc musimy wszystko naprawiać ręcznie. Naprawmy sobie na razie rapier tylko, bo na resztę mi nie stać za bardzo, bo wydałem wszystkie dusze. Dobra, jak tu się dostraja? Czy u ciebie dostraja? Nie. Bo tu się chyba nie dostraja przy żadnym... gdzie ja mogę dostroić spele? Excuse me. Bo tu nie ma czegoś takiego jak ogniska. Dostrój magię, dobra, u nauczyciela. Rzut płomieniem. Więc proszę. Nie ma sensu trucizny na broniach lub krwawienia? Krwawienia? Chyba nie. Trucizna jest. Trucizna jest i oczywiście, jak w każdej grze Miyazakiego, musi być nawet zone poświęcony temu, że jest podłoga, która cię po pierwsze spowalnia, po drugie zatruwa. To jest w każdej chyba kurwa grze, jaką zrobił Miyazaki. Prawda? W Demon Souls? Jak najbardziej, będziemy tam za niedługo. Chociaż nie, to jest chyba jeden z ostatnich światów, który ja odwiedzę prawdopodobnie. W jedynce jest Blighttown, w dwójce jest to miejsce, gdzie się raka dostaje całkowicie, bo tam są jeszcze kolesie, którzy rzucają jakimiś spelami wielkimi. W trójce jest twierdza Farona, w Bloodborne nie przypomnę sobie, ale pewnie ty mi przypomnisz. Tak, twierdza Farona mocno, dokładnie. To jest jedno z niewielu miejsc w trójce, które ja zazwyczaj bardzo mocno skipuję. Biorę trzy itemy, biorę odłamek Estusa, biorę kość wzmacniającą Estusa i biorę wielki miecz. I spierdalam jak tylko mogę odpalić te ognie i nara, bo to jest po prostu rak. No i w Sekiro jest tam koło małpy, tak? Pod małpą. Pod pierwszą walką. Ryba na takich obszarach wchodzi mocno. Ból, ból, ból. Dobrze. Zobaczymy. Proszę, chciałeś piromantę? Mamy piromantę. Yeah. Tylko z tego co wiem, to strzała duszy i tak ma w większości przypadków większy damage. Oprócz tego, że no niektóre bossy, znaczy niektórzy przeciwnicy będą mieli większą odporność na magię, a inni większą na ogień. Chyba gargulce się opłaca ogniem napierdalać, z tego co pamiętam, ale mogę się mylić. Dobra, fajnie, że ta karta przychwytująca działa. Jestem bardzo zadowolony, bo bałem się, że spierdolę to. I miałem dosłownie godzinę na podłączenie tego i ustawienie, więc... beautiful. Więc teraz ja sobie przejdę na ekran nie taki, na ekran taki, nie taki, na ekran taki, taki ekran. I na dzisiaj skończymy.